Dzień doberson, dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Nie wiem, gdzie jestem. Znaczy, wiem mniej więcej, gdzie jestem, ale zerknijmy na mapę. Jestem tu, no, czyli tak jak tutaj wszedłem, nie? Tędy się wchodziło. No dobra, dlaczego o tym mówię? Bo nie grałem tydzień ponad. A w co gramy? No jak doskonale widzicie, gramy w Dark Souls. Jakie Dark Souls? Maciek, co ty czasem... Czasem ja nie wiem, co ty gadasz za głupoty. Przyznam, że muszę, w sensie jeszcze raz, może nawet nie tyle przypomnieć sobie, jak się grało, ale nie grałem ponad tydzień. Więc dobra, na spokojnie. Tak, wiem, was rozwalam w ten sposób. No dobra, teraz muszę dojść tam, gdzie nie doszedłem ostatnio, bo olaliśmy ten teren. Dobrze mówię? Uważaj prawo. Chyba olaliśmy. Nie poszedłem tutaj. Czemu tutaj nie poszedłem? Dziwne. To niepodobne do mnie. No i dobra, i tutaj poszedłem, nie? I tu sobie przeszedłem na tamten mur, bla, bla, bla. Wyszedłem sobie stamtąd. Tylko niepotrzebnie, znaczy w sensie nie miało to żadnego konkretnego sensu. A ja muszę wejść tutaj. Musimy wejść na ten zamek. Znaczy nie, no nie musimy, nie? Ale chciałbym. O nie, trucizna! O, załatwiłem się. Za bardzo byłem pokryty tym. Nic mi to nie zrobi specjalnie, ale... Na wszelki wypadek. Mam parę rzeczy, które chciałbym zrobić jeszcze, jak już sobie poeksplorujemy tutaj. Poczytałem wasze komentarze, gdzie są jakie rzeczy jeszcze, które ominąłem, a dobrze by było ich nie omijać. Więc sobie sprawdzimy to oczywiście też. Złapał mnie, jebany! Trucizna mnie kiedyś opuści? Czy mam coś na truciznę? No dobra. Ona nie zabiłaby mnie, no ale też z drugiej strony po co ryzykować, prawda? Wow! Tego się nie spodziewałem, takiej zgnilizny. Co tam miałeś? Trujący grzyb, bardzo dobrze. Łazi tu jakieś gówno, no. No dobra, trochę się dzieje na tym zamku. Nie da się ukryć. Chciałem powiedzieć, że tu jest iluzoryczna ściana, ale gówno jest, a nie iluzoryczna ściana. Co tu jest? Przyjaciel? Nie poddawaj się. No dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tutaj, no bo weszliśmy i poszliśmy od razu w bok, a jest jeszcze jeden. Aha, tutaj możemy zejść. Prawie mnie złapał jebaniec. Uważaj prawo. Uważaj prawo. No, nie są to najtrudniejsi przeciwnicy oczywiście. A jeszcze jeden. Tak, tu też się da zejść. Odłamek szkła. Kurde, strasznie dużo jest tutaj możliwości zejścia. Bardzo dużo, bardzo dużo. Znaczy to super w ogóle i tak dalej.
Zbliża się wąż, w skrócie ręce, tego musisz szukać. Ręce? Proteza Walkirii. Proteza Walkiria to nie jest... Nie przyda się tej Milicencie, kurwa, czy jak ona się tam nazywa? Pokażcie mi tę protezę Walkirii. Złote protezy używane kiedyś przez jednoręki Walkilię. Walkirię to mistrzostwo rzemiosła. Dzięki ćwiczeniom i umiejętnościom może działać równie skutecznie co prawdziwa ręka. Kiedy Malik Mara, pan Zamku Cieni, otrzymał tę protezę, stwierdził, że poczuł obecność swojej osobistej bogini. Spoko. Nie ma tu nic. No to fajnie, że to wzięliśmy. No i teraz pytanie, czy schodzimy tu, czy schodzimy tam. Dobra, zejdźmy tutaj. Ojoj. Dobra, trucizna idzie. No trudno. Dobra, jakoś to przebrniemy. Trochę mi się spadło. Okej, tu nic się nie dzieje. A ten? A, nie żyje. To co udajesz, gnoju? Ty? Kolejny, kurwa, ściemniacz. Uważaj prawo, no tak widzę. Strasznie dużo jest tutaj tych trupów. Czy ja teraz przeszedłem do tego miejsca, z którego... Czyli dało się tutaj pójść ewentualnie. Ale teraz będę się musiał wrócić tam, na samą górę. Kurwa. O Jezu, no dobra. Chyba na samą górę się muszę wrócić, czy nie? No trochę tak, no. Trochę jednak trzeba tędy pospierdalać. Nic to, teraz już wiem, że już tam nie muszę iść. Teraz pójdziemy w drugą stronę. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. O, już nie mam prawie tych do leczenia. Czyli co, innymi słowy, tam już nic nie ma, nie? Nie, czekajcie, da się tutaj wejść. Chuja się da. Czy tu coś jeszcze mamy? Nic nie mamy, dobra. No mógłbym tu spać, a mógłbym tam spać. No dobra, chuj, pójdziemy tu. Przed tobą łaska, tam gdzieś? Aha, dobra. Kurwa, tu nic nie ma. No dobra, jak będzie tu łaska. Złoty rund, to sobie poeksplorujemy to. Czy to łaska? No kurwa, łaska, łaska. A ja łaska. Moja mama miała wizję, mama, a ja łaska. A ja łaska. Ile mi tam brakuje do poziomu? 21 tysięcy. A ile mam tych? Kurwa, nie, nie uda się. No dobra. Uważaj, pies. Co chcesz, duchu? Ród Marais został zrujnowany, zostały tylko pustynie, bo zawierzono tej okaleczonej harpi. Nic dziwnego, że ten winny przygub przejął zamek i nasz legendarny miecz. Legendarny miecz macie tutaj, tak? No to świetnie. To tam pójdziemy, ale najpierw poeksplorujemy sobie tutaj to na dole. Dobra, to jest most, który znam. Co ta plama? Skąd ta plama krwi?
kurwa mać, gnoju. Zawszony. Tak na pałę go już kurwa zabijałem, szczerze mówiąc. Zmarzgnizny. Bo już się tak zastanawiałem, czy mnie kurwa nie dojedzie. Było blisko. To jest mocny przeciwnik, to są zawsze mocni przeciwnicy oni. Czasami są w słabszej wersji tylko. Sekret nie stoi na drodze. No to po co to napierdalasz, jak nie stoi sekret na drodze? Głupi Maciek, kurwa. I co, nic więcej tu nie ma? Niemożliwe, coś musi być. Jakieś wejście na górę, ja czegoś tu nie widzę. Nie ma tu drabinki żadnej, nic. Tu mogę pójść. Mógłbym pójść też tamtędy. Nic niewiele to zmieniło. Kurwa! Ugryzł mnie jebaniec. Nic tu nie ma poza tym. Tutaj kolejny jeździ na tym kuniu. Jego trzeba dojechać. Ale nie jest to najtrudniejsze. O kurwa, tam łazi. O nie, to ten smar, kurwa. No i mam truciznę, kurwa, no i chuj. O kurwa. Jak mnie rozjebały! Niemożliwe, kurwa! Na takim syfie pierdolonym! Syf! Syf i żygowiny, tyle wam powiem. To jest moja recenzja, kurwa, tego co tu się stało. So good and tasty! Pewnie, że trucizna. Panie Kowalski, nie, ale serio, gdzie są te chujki? Właśnie, nie mogę takich kul zrobić nawet, kurwa! Takich przeciwko truciźnie, ale bez sensu. A te chujki gdzieś polazły. Co, oni są tam, kurwa, na górze? Mam nadzieję, bo muszę się z nimi rozprawić. Tu są. Kurwa, mocni są. Tarcza perfumiarza. Perfumiarze jebani. Butelka perfum. Strasznie dużo tych butelek perfum łykam ostatnio. Coś tu jest jeszcze? No nie za bardzo. To ten drugi będzie co po drugiej stronie? Perfumiarze jebani. Przed tobą drzwi? No chyba nie bardzo. Czy są to jakieś drzwi, ale na pewno nie do tego miejsca, w które chciałbym, żeby prowadziły. Ech, no dobra. Czyli tutaj wiemy wszystko. Możemy pójść tamtędy. Ktoś kurwa właził na te skały. Dobre gówno, a tam myślę, że coś jest. A dobra, a to się zgadza. To by się zgadzało.
Chciałem powiedzieć, że tam jest łaska, no ale to wszystko się tutaj zgadza. Zajebiste jest to, jak te cienie znikają, nie? Ktoś coś jeszcze ode mnie chce tutaj? Czy nie bardzo? Tak, zaraz tam pójdę, tylko jeszcze chcę... Dobra, kurwa, głębokie... Niech będzie głębokie bagno. Chciałem jeszcze sprawdzić, co tutaj jest. Zapewne nic, ale wiecie, jak to jest. Jak człowiek nie sprawdzi, to się potem wkurwia. Ale to przecież ja tędy już szedłem. No dobra, to nic tu nie ma jednak. Tędy się wchodzi tutaj po prostu. I tyle. No to zajebiście, to wszystko wiemy. 60 tysięcy. Kurwa, czy uda mi się? Zaraz zobaczymy. Może się nie udać. Może zabraknąć o włos. No ale dobra. Nie, no powinno się udać. Świetnie. W co wchodzimy? Kurwa, zręczność czy wytrzymałość? Niech będzie zręczność. Dobra. Lecimy dalej. Tu było coś w górę, no właśnie. Tym oto sposobem wydaje mi się, że dojdziemy, kurwa, gdzieś powinniśmy dojść już do czegoś konkretnego tutaj, nie? Skakanie, może spróbuj tego tylko po chuj. Bardzo niepotrzebne. Łapkę na mnie, kurwa, zastawiliście. A ja mam to w dupie. Uważaj lewo. Jak to, kurwa, doszło? Typie jebany. To te chujki. Cierpienie. A, to niespodzianka. Dobra, zobaczmy, co jest po tej stronie. Tu nic nie ma. Tam mamy oczywiście drabinę. I tą drabiną chyba powinienem się udać. Duże kości bestii. Duże kości bestii i cienkie kości bestii. Dobra, na pewno powinienem się udać tam. Więc drabiną po prostu sprawdźmy, pewnie coś małego tutaj jest. O ile w ogóle coś. Książka z przepisami perfumiarza. Góra, może spróbuj tego. No tak, chciałbym się tam wdrapać, to prawda. Jeszcze deszcz zaczął padać, nieźle. A co my tu mamy? Jakaś baszta? Dosyć tego baszta. Słyszysz jakieś kroki? Tu na zewnątrz. Aha. Zbroja czystej zgnilizny. Dobrze, wezmę. Czemu by nie? Coś tu jeszcze jest? Nie. Idziemy dalej. Kurwa, te rzeźby wyglądają, jakby miały ożyć. W ogóle one są pokryte taką, kurwa, Znaczy nie, to nie jest gnizna, to są liście jakieś. Uważaj lewo, a potem uważaj. No widzę właśnie. Złoty świetlik. Thank you.
gnoju jebany. Tak mnie tu witasz, kurwa, w progach? Uważaj, prawo, przed tobą pies. Grube te psy. W sensie, no, nawet trudne. Kamień Kowalski. W dupie mam ten kamień Kowalski. Czy nie dosłownie, kochani? Wiecie przecież, że nie dosłownie. Że nie mam go w tyłku. Wiecie, o co chodzi, mordo? Winda tutaj jest. Tu wszyscy są jakby zamienieni w kamień. Tylko... pytanie, czy oni są naprawdę zamienieni w kamień, czy to jest... czy to tylko taka poza? Aha, dobra, tutaj skrót sobie zrobiłem, ewentualnie. No tak, żeby kurwa nie latać tutaj, jak... bo to pewnie co, walka z jakimś bossem kurwa będzie. Czy nie? Ale jedziemy. W górę czy w dół? Nie, no w górę, w górę. Nie widzę, żeby było coś podejrzanego. Idziemy naprawdę do tych posągów. Tam jest kurwa boss. No nie da się ukryć, że jest boss. Posąg Mariki. Dobrze. Idziemy kurwa prosto przez mgłę do ciebie. Kim jesteś? M. A mnie złapał chyba. Elmer Fudd. Kurwa, złapał mnie. Ja pierdolę. Dobra, kurwa, było bardzo blisko tego, żebym to zjebał. Naprawdę byłem o tyle od kurwa zjebania tego. Miecz Katamarajsa, LMR od głodu. Wielka tarcza głogu. Wow, a to kto? A, to jest ta. Czy to kochana osoba? To jest ta, no. Co mnie... nią straszycie? Malenia. Znaczy ona nie ma czegoś wspólnego z tą Milicentą? Wyposażenie. Chcę zobaczyć ten miecz. Siła C, mistycyzm D. Legendarny miecz rodu Marais z rodziny katów, która panowała w zamku cieni. Jeden z legendarnych oręża, Elmer od głodu, łowca dzwonków kulistych, zabrał ten miecz z miejsca swojej nadchodzącej egzekucji i uczynił go własnym, dając mu zdolności bojowe ze swojego domu Eohide. Tu w ogóle widzę, protezy są jakieś, nie? Protezy nóg. No nie, tutaj w tym zamku już nic nie ma, nie? No to możemy się... co, kurwa, przenieść? W zamku cieni już mamy to całe opierdolone. Tu są rzeczy, które sobie pozaznaczałem, że chciałbym pójść. Natomiast, tak, ja chciałem pójść... pisaliście mi, to będzie w głębinach, nie? Trąg Księcia Śmierci... tu, nie?
Właśnie, tron księcia śmierci. I że tu mam się udać, dobrze. Że tutaj będę dokańczał z Fiją ten... jest tutaj, dobra. No to pogadajmy z nią. Fia. No jestem. Wiedziałem, że przybędziesz. Jakie masz zamiary? Sprzeciwić się nam i naszym obyczajom? Jak dogmatyczni barbarzyńcy ze złotego porządku? Właśnie tak. Nie chcę. Rozumiem, musisz mnie zabić, bo jestem towarzyszką Godwina, księcia śmierci. Chciałam być matką tych, którzy żyją śmierci. Tak się składa, że wszelka odraza i nienawiść, które ich spowijają, są brzemieniem, które muszę wnosić. To mój obowiązek. Dalej zabij mnie, sprzeciwiasz się nam, prawda? Bo śmiem nam się żyć w śmierci i pragnąć, by nasz Pan okrył się chwałą. Właśnie tak. Mam ją zabić? Na pewno, jak pójdę tu, coś się stanie. Odpoczynek. Poszła sobie? Nie, jest dalej. Nie chcę. A może chcę? Kurwa, nie wiem. Kurwa, już naprawdę nie wiem, co mam robić. Czy mam ją zabić? Błogosławieństwo Baldachimon. Zaraz ściągniemy. Porozmawiaj w tajemnicy. Czy widziałem święty znak i zginął pierwszy z półbogów? Jego ciało zostało naznaczone półkoistą raną w kształcie stonogi. Święte znamie Godwin zostało w końcu odzyskane w twierdzy okrągłego stołu. Na gdzieś w świecie jest inne święte znamie i muszę je znaleźć. Zanim nadejdzie czas, by przyjąć naszego Pana. Czy mam mi dać przeklęty znak śmierci? Kurwa, nie wiem. Dobra, kurwa. Masz ten przeklęty znak śmierci. Drugie święte znamie. Jak ty? Bardzo ci dziękuję. Dzięki temu Godwin może zająć należne mu miejsce pierwszego z umarłych. Iskać drugie wspaniałe życie. Jesteś moim naszym prawdziwym czempionem. Choć nie mogę ci się do niczego przydać, to może mocno cię obejmę, choć przez chwilę. Ona lubi się przytulać. Błogosławieństwo lśniącego Baldachimu. Wkrótce znajdę się w łożu Godwina. A to z pewnością mnie poruszy nowe życie złotego księcia i pierwszego z umarłych spośród półbogów. Jak run tych, którzy żyją w śmierci, proszę zrób dla mnie jedno. Pochwyć to dziecko mój run i zasiądź na tronie. Zatrzymaj prześladowanie tych, którzy żyją w śmierci. Z naszym eldeńskim władcą. No dobrze, to mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Zobaczymy. Pisaliście mi, żebym po prostu kurwa z nią porozmawiał. Ale właśnie nie było nic o przytulaniu, więc też nie wiedziałem. No i co teraz, kurwa? Odpoczynek. No na to kurwa dalej jest. Ja pierdolę. Teraz najpierw postanowiłem znaleźć się w łożu Godwina, nie ze szczątkami tego, którego dla mnie wybrano, i poczne dziecko. Ono radzi ci te swoje ciepło. Czy może być co najmniejsze błogosławieństwo, czy narodzi się jako towarzyszka na łożu śmierci? To jest pożegnanie. Kurwa, ja naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić teraz, nie? Może mam pójść tam do niej, tam gdzie ona kurwa była kiedyś? Odpocznijmy, kurwa. Ojej. Chcesz wkroczyć w sen na łożu śmierci? Tak. Okej, ona nie żyje. Zginęła, umarła. A ja wkraczam w sen na łożu śmierci, czyli co? Przytulam się do niej? Zasypiam z nią? Ona jest taką prostytutką, kurwa, trochę. No dobra, i zobaczmy, co mnie czeka. Oż ty, kurwa. O, kurwa. Kurwa, gorzej bez konia jest.
damy radę. Dobra. Drakolicz Fortisat. O kurwa. Okej, on jeszcze takie wysyła, gówno. No i rozjebany. Drakolicz. Pokonano legendę, wizerunek Drakolicza. No rozjebałem typa, no. Co mogę powiedzieć? No udało się. Nie był trudny. Dobrze mi się akurat udawało, kurwa, robić uniki. I to było w niej, kurwa. Run naprawy księcia śmierci. Kochanek, och. Kochanek, nie wytrzymam tego! Dostałem coś za tego? Dostałem, kurwa. Sporo na rozwój postaci. Cyk! A, coś jeszcze tu jest, proszę państwa. Capture fee, shata fee. No, ona śpi? Nie, no chyba kurwa nie żyje, nie? Dobra, jeszcze raz odetchnijmy tutaj, może coś się zmieni. Widzę, że tutaj się kurwa dużo rzeczy zmienia. Jest jej ciało, nic się więcej nie dzieje. Dobra, sprawdźmy round table hold. Czy tutaj coś się zadziało? Nic tu nie ma. A ja mogę odrzucić to, nie? Dobra. No nic tu się nie dzieje, to możemy spierdalać. Właśnie, teraz sprawdźmy, jakie rzeczy jeszcze miałem zrobić, co sobie zapisałem całą listę. Tak, fija. A, do posiadłości wulkanicznej mógłbym wrócić. To dostanę pewnie nowe te wytyczne. Wulkaniczny dwór. Bo tam zabiłem tego jednego typa. Nie wiem, czy pamiętacie. Wykonałem kolejny. Przyjmij ją, proszę. Ostrze z wężowej kości. Cóż może nas czas być to powiedzieć o prawdziwym władcy tego dworu, panu Rajkardzie. Złote drzewo obdarzyło zmatowieńców swoją łaską, ale to wszystko było mizerne przy ogromie tego zadania. Zmatowieńcy zostali zmuszeni do grzebania w odpadkach i toczenia bojów o okruchy. Podobnie jak posiadacze odłamków rywalizujące o władzę po roztrzaskaniu. Nasz pan oburzony odmówił udziału w tej szamotaninie i walce o nędzne ochłapy. Jeżeli mamy zostać upodleni przez złote drzewa, a wręcz przez samych bogów, to się zbuntujemy, nawet jeśli będzie to oznaczało herezję. Wszyscy z wulkanicznego dworu pod wodą pana Rajkarda poprzyjmiliśmy niespodzień, póki nie osiągniemy naszego celu. Jeśli będziesz podążać tą bohaterską ścieżką, pewnego dnia pan cię zauważy. Spotkanie pana z naszym czempionem jest zawsze wielkie widowisko, najwyższy czas. No dobra, teraz zobaczmy, czy z tymi mogę o czymś tam porozmawiać więcej. O czymś więcej. I są zamknięte na głucho, no to chuj. Tej nie ma. Czerwony list. Juno Hoslaurycerz krwi, co oznacza ostateczną prośbę. Można go znaleźć na szczytach olbrzymów. Aha, to ja nie znam jeszcze takiego czegoś. Spójrz na siebie, jesteś ostrzepieńcem w każdym celu. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Przyjmij to. List od Bernhala, okej. Specjalnie zaproszony do polemy na jednych z pierwszych zmatowniców, którzy zasiedli w twierdzy okrągłego stołu. Jeżeli je przyjmiesz, zobaczymy się na polu bitwy. Warham rozstrzelał Wilhelm Błędny Czarodziej. Bo można znaleźć w Lanedale, w królewskiej stolicy, dokładne położenie wskazuje czerwony znacznik. Widzę, że wciąż żyjesz. Nauczyłem umiejętności. No nie potrzebujesz. Cóż, do następnego razu. No dobrze, do następnego razu. Srazu dupazu. Wow!
Kto to kurwa? Coś tu sprowadza, dzielny z Matowicza. Jaki kurwa głos? To niepokój gościnny, co to za dziwny wyraz twarzy? Na Bogu, czy nadal jestem wężem? Och, to okropne, jakieś to okropne, wybacz moje zaniepokojenie. Powinnam podziękować ci za zwyczajne potraktowanie mimo mojego wyglądu, dzielny z Matowicza. To moja prawdziwa postać, a moje prawdziwe imię to Zorajas. Proszę wybacz to oszustwo, zresztą ta obłuda to moja sprawka. Pani Tanit nie kłamie, wolniczki dwór jest dokładnie taki, jakim się wydaje. Ale pierdolisz. Jest moją matką, podobno urodziłem się z łaski wspaniałego króla. Moja matka wie, co ceni sobie moją postać. Jestem dumna z tego, kim jestem, ale ludzie są okrutni, gdyby ujrzeli moją prawdziwą postać, nie chcieliby ze mną rozmawiać. Dlatego wykorzystuję przebranie, kiedy szukam nowych rekrutów. Ale ty jesteś inny. O mojej wężowej formie i imieniu Zorajas wiedziałam tylko ja i pani Tanit. Teraz dzieje się również z tobą. Proszę, nie wyjaw ich nikomu. Dobra, spokojnie. Czyli to ona, to jest ta, co mnie tutaj... załatwiła, żebym przyszedł. No fajnie, fajnie się tu kurwa bawicie, fajnie. Jeszcze ten tutaj jest łata, nie? Patches. No dobra, to dopiero jak... A coś Patches mi może powiedzieć na przykład? Coś mu się u niego zmieniło? Idealny, to dla ciebie. Co? List od, do łaty. Jesteś nowy na dworze. Spełnić problem, wzmocnić swoją pozycję. Spokojnie, przyjaźnimy się od dawna. Czas przekazać pałeczkę, prawda? Połamania nóg. List do łaty. Chcę prośba z wielki tragot rogaty. Zdradzę sobie poszukiwany z matowiem. Możesz go znaleźć na urwisku usianym ruinami. Dokładnie położenie wskazuje czerwony znacznik na twojej mapie. Ty łata, jesteś pojebany. Tyle ci powiem, kurwa typie. Skąpiradło? Ja ci kurwa dam skąpiradło. Kto tam jest? Aha, tam są te olbrzymy, nie? Bo jestem tu. Tu jest droga nieprawości. Podziemna sala tortur. Tak właśnie myślałem. Magmowy żmij Makar. Widok z urwiska usianego runami. Idźmy, zobaczmy, kurwa. Kto nas tam czeka. Dobra, pójdziemy tędy. Ale nie jestem pewien, czy to dobrze, żebym tędy szedł. Ja tu byłem, kurwa? Tu jest tak gdzieś prośba z tego wulkanicznego dworu. Ale tu nigdzie nie widzę, żebym mógł ją spełnić. Dobra, już widzę, że mogę tutaj. Trago drogaty, dawaj. Zobaczymy, kurwa, z kim się będę napierdalał. To nie jest ten, co mi... Da. Tyle z ciebie. Pokonano gospodarza, spodarza. Szybciutko rozjebany. No, cóż mogę powiedzieć? Taki już jestem. That's just the way it is. Hełm kozobyka. Zbroja kozobyka. Rękawice kozobyka, nagolenniki kozobyka. Kozobyk. Sam u ciebie? A, taki ze mnie kozobyk. Dobra, czyli tutaj jest jedna. Wargram, okej. Okay. A tu jest druga. Juno Hoslow. Coś jeszcze jest gdzieś tutaj? Patrzę, kurwa, po prostu, czy gdzieś się nie zapędziłem. Nie. No dobra, to mamy wulkaniczny dwór. Teraz coś jeszcze miałem sprawdzić. A, okej. Okay. W Kaelid. Gdzieś tutaj. Dobra, z niegasnącego muru tu gdzieś się można dostać do jakiejś jaskini. Zaraz sprawdzimy. Niegasnący mur niby. Musiałbym w drugą stronę pójść, tu gdzieś. Tu jakoś, a może tędy? Dobra, zobaczmy. Tam jakoś. Nie jestem pewien, czy tam, czy dobrze jadę. Ale dobra, spróbujemy. Nie, tu byliśmy. Głęboka studnia tu jest. Mi się wydaje, że ja już tu kurwa byłem. Fuck, tędy też nie przejdę. Ja jebie.
Ale nie, przecież ja tutaj... Kompletnie kurwa nie tu. Co będzie się ono ogniem kurwa? Nie. Tak po prostu to załatwiłem kurwa z... Czystego w sumie nie wiem czego kurwa no. Bo mnie, nie wiem, zdenerwował. Dobra, i teraz gdzie ja mam kurwa iść? Dobra, już widzę. Tam są jakieś takie... Że ja tam nie przeskoczę, no nie ma kurwa wafla. Przeskoczyłem, jest wafel. Dobra. Chyba o to chodziło. Mam pójść tędy. Dobrze idę? Kurwa, chyba tak. Tak jest, kurwa, o to chodziło. O to chodziło, żebym sobie tutaj poszedł. Opuszczona jaskinia, właśnie. Tam jest więcej. O kurwa, jakieś wybuchające rzeczy. No dobra, pójdziemy tam dalej, ale w następnym odcinku. Dzięki wielkie, że ze mną byliście. Trzymajcie się. Papatki.